Doczyściłem tego Feninga i to jest jeden Fenin gdański z 1937 roku. I co ten kij ci cały do oka weszedł, czy jak to? Tak, cały i go wyciągałem. O, gdzie mi jeszcze zajrzysz? Nie zbliżaj wieczorem gdzieś indziej, ale teraz się martwię ty. Ale mówię ci poważnie. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. 23 stycznia 1945 roku. Zimowy świt spowija małą miejscowość Susz. Na tle białych pól słychać odległe echa eksplozji i tupot uciekających ludzi. Wąskie uliczki, porzucone wozy, dym unoszący się nad dachami domów. Oddali widać sylwetki niemieckich żołnierzy i cywilów uciekających w pośpiechu przed naciągającą Armią Czerwoną. Przy wieży ciśnień na obrzeżach miasta panuje chaos. Grupka cywilów z przerażeniem, spoglądając na zbliżających się Sowietów, w popłochu pozbywa się ciężkich pakunków. Walizki rozrywają się, rozsypują cenne przedmioty. Srebrne świeczniki, zdjęcia, medaliony. Śnieg czerwieniący od rozlanej krwi staje się świadkiem rozpaczliwych prób ocalenia życia. Krzyk dziecka przerywa ciszę, a echo odbija się od betonowej konstrukcji wieży. Tak brzmi część informacji naocznego świadka tych wydarzeń, które udało mi się zapisać i udokumentować. Leży to wszystko u mnie w szufladzie i czeka do szerszej publikacji. Natomiast dzisiaj te informacje są przyczynkiem do tego, żebyśmy z Ewelinką spakowali wykrywacze metali, udali się w to miejsce i poprowadzili tam poszukiwania, żebyśmy zbadali, czy po tych wydarzeniach zostały jakieś przedmioty, które dzisiaj będą naocznymi świadkami tych wydarzeń. Wieża ciśnień w okolicach, której poprowadzimy poszukiwania, wybudowana została w 1914 roku, a w 1915 roku uruchomiona i dostarczała wodę do mieszkań na terenie Susza. Wieża ciśnień, usytuowana na wyniesieniu, stała się jedną z najwyższych budowli w Suszu i do dnia dzisiejszego góruje nad miastem, stając się niemym świadkiem wielu wydarzeń historycznych. Dotarłem już na miejsce, zrobiłem mały rekonesans wokół wieży. Okazuje się, że jest to miejsce publiczne, często odwiedzane i jest bardzo zaśmiecone. W związku z tym ten obszar zupełnie odpada, jeżeli chodzi o prowadzenie poszukiwań. Muszę przemieścić się dalej. Pierwszy i to ciekawszy sygnał, zobaczcie, to było, czy posiadało jakieś zawiaski, było część jakiegoś zamknięcia. Ciekawe, ciekawe, jakaś cywilna znajdka. Ewelinka kopie swój dołek, a ja wcześniej wykopałem niemieckiego pieniążka. 10 renten pfennigów. Bardzo popularne pieniążki to. I piękne. I piękne. Wyglądają jak złote, ale to już możecie też wiedzieć z poprzednich naszych filmów. 10 renten pfennigów. Mennica D. Tylko jeszcze trzeba spojrzeć na datę. Niezbyt czytelna jest. 1930 któryś tam rok. Dziubaj, dziubaj, maleńka, dziubaj. Jest. Jaki ładny. Co? Guziczek. Co? Pokaż, chwal się. Chwal się. Troszkę go przetrę. No. Zobacz, jaki ładny. A to cywilny jest guzik. No, tam jakiś tak kwiatek, uważam. Czy jakaś ozdóbka jest? No, jakiś zdobiony. Tak z jednej strony, a tak z drugiej. Nie ma a ja sobie przybliżę to tutaj na słoneczko. Zobaczcie go w pięknej okazałości. Przepiękny guzik. Kiedyś to robiono, guziki ozdobne. I to jest guzik wykonany z mosiądzu. Już mi torba z wrażenia spadła.
a tym razem takie łoto żeberko od rusztu wyskoczyło z ziemi. Tutaj jakiś potężny sygnał, ale nie widzę co. Dzwonek? Dzwonek od roweru i posiada jakieś napis, zdobienie? Ale jest tak zżarty, że nie widać nic, nie? Przetrę jeszcze. Może nie przycieraj za mocno, bo wszystko odpada. Nie widzę, wiesz, ale też mamy dużo firmowych dzwonków z dawnego Rosenberg. Może to jest pozostałość po tym dzwonku. W naszej izbie jest potężna kolekcja tych dzwonków. Może... A, dobra, widzę. Tu jest chyba Rosenberg. Poniżej. I następny do kolekcji. Ale ten jest destruktem. Może ktoś tutaj z tych uciekających rowerem uciekał i ten rower tu porzucił. Rower zabrano, a albo ten tak zaszaniał spadł po dziurach, aż mu dzwonek odpadł. No też może, ale to tak. Ale jest tutaj. Jest i z tego się cieszę. Teraz przesycha to. O, tutaj widać dokładniej. A. Piękne. Gratulacje. Ciekawa pamiątka regionalna. I znajdzie swoje miejsce w izbie. Ziemnią pachnie. A tymczasem zobaczcie, jaką piękną monetkę znalazłam. 50 feningów. I to ładny stan zachowania, aluminiowe. Może uda mi się rok odczytać? A może ja przejmę od ciebie, no, bo widać kłosy. 1900, no dokładnie nie widać daty, ale zobaczcie, jest utleniona, leżała w ziemi, to widać, ale w miarę dobry stan, jako na monetę aluminiową, ale i takie się trafiają. Tu jest piasek, bo tu jest las, to jest piasek. Ładna gleba jest, która... Ładna gleba. Gleba, która nie powoduje dużych korozji w tych monetach. Piękne. Także oddawaj. Proszę. Na szczęście. Do kieszeni, żeby się nie zniszczyło. A, mam tutaj. O, tutaj jest kolejny sygnał. Ale to jest, co to jest? Piękna łyżeczka, zobaczcie. Zachowała się. Ale jest przełamana albo po prostu wygięta. Ale cieszę się, bo wszystko to potwierdza ten przekaz. A tam jeszcze mam drugi sygnał. Zacząłem go podkopywać, ale mówię, najpierw zacznę od tego pierwszego przy tym drzewie. Także zobaczymy, co tam jest jeszcze. A tam w międzyczasie kopie Ewelinka, później do niej podejdziemy. Tu jest coś. A koło tej łyżki zobaczcie. Rękojeść od widelca albo od noża. Także blisko siebie i tutaj przy drzewie to leżało. Mówi, że sygnał poważny, jak poważny, no to idę. Na razie tego nie czyściłem, zobaczyłem to. Jak zobaczyłem, tak wam przekazuję. Tu. Ja ściągnę rękawiczkę. Duża moneta? Nie. Nie, z początku myślałem, że moneta. A dobra, wiem co to jest. Wiem co to jest. My jeszcze nie wiemy. Tylko przed chwilą pochwaliłem się, że wychodzą tu rzeczy aluminiowe w dobrych stanach. Natomiast to jest też popularne niemieckie oznaczenie. Odznaczenie. Na święto pracy. Tak, dar. Tak. Der Arbeit. Ale zobaczcie. Ale nie. Jeszcze ta strona, żeby była bardziej czytelna. Ja wiem, co to jest, no bo my tego znajdujemy sporo, nie? Ale no niestety. Niestety. Nie tym razem. Jakby ktoś celowo uszkodził, albo nie wiem co. Ale taki tu ma wyżarty ten. Jeszcze wam pokażę to z bliska. O, zobaczcie. Takie rzeczy też się zdarzają. Brakuje tutaj fragmentu, ale
ważne, że coś się tutaj w tej ziemi pokazuje i to jest to, co nas napędza do tego, żeby dalej tutaj kontynuować poszukiwania, bo zapowiada się cały czas ciekawie. Wsi identyfikator. I to jeszcze z Rosenberg. Zobaczcie. Kreis Rosenberg 1931. Kolejna ciekawa pamiątka regionalna. Już wam ją pokazuję z bliska. Ale w jakim pięknym stanie zachowania. Zobaczcie, blaszka mosiąc tutaj w tym piasulku. Praktycznie leżało to pod liściami. Kreis Rosenberg 1931 rok. Druga strona. 5681 numer ewidencyjny pieska w powiecie. Kreis Rosenberg. Rosenberg, czyli susz, miejsce, gdzie mieszkam i miejsce, które upamiętniam i miejsce, z którego wyciągam pamiątki regionalne. Jest moc. Cieszę się niesamowicie. O, to już chyba 5. czy 6. w tym roku taki psi identyfikator znaleziony przy pomocy wykrywacza metali. Radość niesamowita. Zobaczcie, trochę przeczyściłem ten psi identyfikator. Wygląda funfelnówka. A tu Ewelinka coś. A co masz ty? Wyrzeźbiła, no zobacz ten psi identyfikator. A, dobra. Co krzyczałem, mordkę darłem. A ja kolejna aluminiowa moneta. O! Niemiecka 50. Kolejne 50 feningów. To już dzisiaj drugie, to masz czwarta. Tak jest. Ale te trochę w gorszym stanie niż... No jest tutaj podżarte, to widać. Natomiast wiesz co, niekiedy jednego dziennie ciężko znaleźć tego feninga, a tutaj już masz dwa. To tak jak ja kiedyś. Ostatnio co byliśmy nad jeziorem, znalazłem dwa psie identyfikatory. To możecie też obejrzeć ten film na kanale. Jeden przy drugim. To było niesamowite, a tutaj jest kolejne. Także izba nasza wzbogaci się o kolejną pamiątkę. O kolejny psi identyfikator, no i o monety. I ten dzwonek, co wcześniej znalazłem. No właśnie, no bogato dzisiaj. Niesamowite. Ale ty masz lepsze znajdki. Ja, to jak się noga ułoży. Nie ma na to wpływu. Takie. Nie mam. Jo, dwie monety i nie ma szczęścia. Ale bym chciała jakieś fanty takie, wiesz, konkretne, a nie... A co nazywasz konkretnym fantem? Co nazywam? No może jakąś odznakę bym chciała znaleźć. No to szukamy, no to może się uda. No tak, może akurat się trafi. Grzyby. Stało się coś, co nie przewidzieliśmy. Mała tragedia, o ile tak to mogę nazwać. Ewelinka schylała się do sygnału i była gałąź i ta gałąź weszła jej w oko. Zaraz wam ją pokażę, zwija tam się z bólu, także nieprzyjemna sytuacja na poszukiwaniach. Powiem wam tak, wygląda to nieciekawie, naprawdę wygląda to oko jej nieciekawie. Pewnie wyjdzie tak, że trzeba będzie jechać na pogotowie albo do ośrodka zdrowia. Podejdziemy, w te krzaczory tu się wbijała, żeby... Ty mnie ratuj, a nie... Zobaczcie, pokaż to oko. O kur... Patrzcie. Jeszcze ja tego nie widziałam. O kur... Weź mnie, nie strasz, pokaż mi ten telefon, bo ja zostawiam samochodzie. Masz całe przekrwione to oko. I co, ten kij ci cały do oka weszedł, czy jak to? Tak, cały i go wyciągałam, dwa dni go wyciągałam. Nie, no poważnie się pytam, bo się... Szturchnęłam się w oko po prostu. Ale miałam sygnał i ten, ale go wyciągnęłam. Guziczek. No, ty guziczek. To trzeba się zawijać, to tak nie można zostawić. Zobaczcie sami. O, gdzie mi jeszcze zajrzysz? Nie zbliżaj wieczorem gdzieś indziej, ale teraz się martwię ty. Ale mówię ci poważnie.
to trzeba się zwijać do domu i... Ja muszę to zobaczyć. Do lekarza. Ale mnie boli. No jak cię ma nie boleć, jak ci gałąź w oko weszła? Daj mi telefon, muszę zobaczyć moje oko. O, spuchło mi. No. Ja pierdziele. Dziewczyno, ty masz teraz parę dni wyłączone z aktywności. Mam takie za mgłą teraz, wiesz? Sobie bo ci taka za mgła weszła na te oko, wiesz? Jak weź szerzej. No, widać. No, jest ból. Nie. Pauza, ja cię jadę zawieźć do domu. Podejmę decyzję, czy do ośrodka, czy w domu zostajesz. Zastanowię się, za czym. Może mi przejdzie trochę. Może mi zostało kawałek patyka gdzieś tam, bo cały czas czuję jak mnie... No ja już ci wyciągam ten kawałek. Nie nabijaj się, czuję jak mnie coś mnie tam dławi. Masz, oddaję ci telefon. A tak w nawiasie mówiąc, wydłubywanie sobie oczu gałęziami mamy wpisane w ryzyko naszego hobby, czyli na poszukiwaniach. Monetka, jeden grosik. Dobre i to. Dobre i to. Decyzja podjęta, poszukiwania przerwane, jadę odwieźć Ewelinkę do domu, nie ma to tamto, zwija już się z bólu, czyli stan zapalny wchodzi na wyższy level, lekarz i tyle, nie ma dyskusji, chciała jeszcze kopać, nie ma to tamto, jedziemy, musi zadbać o zdrowie, a ja sobie na spokojnie tutaj wrócę. Jadę do domu. Korzystając z okazji, że zajechaliśmy do domu, zrobiłem sobie kawę, ale też odpaliłem komputer i starą mapę z 1944 roku, żeby podejrzeć układ dróg, które były w tym czasie wokół wieży ciśnień. Obszar naszych poszukiwań, o to jest tutaj ta okolica. Tu jest jedna droga i druga, którą znam. Powyżej, zobaczcie, była strzelnica. I też w okresie wojennym obóz Radu. Przeniesiemy się gdzieś teraz na te poszukiwania w tej okolice między obozem a dawnym stadionem sportowym. Generalnie cały ten obszar, gdzie teraz prowadzimy poszukiwania, jest bardzo ciekawy. Jest tylko jeden minus tego terenu. Jest tam setki kapsli, dlatego że miejsce, gdzie dawniej był obóz Radu, były zakłady, które produkowały tapczany w okresie PRL-u. Także tam odbywały się różnego rodzaju imprezy, schadzki i tak dalej. Stąd też tyle tych kapsli jest. Ale też w związku z tym, że przez ten las jest taka wewnętrzna droga, która prowadziła od miasta do stadionu. Także wszyscy, którzy tam przechodzili, korzystali z napitków, no i szli dalej, a kapsle były wyrzucane. My musimy się teraz mordować, żeby ten teren oczyścić i wyzbierać wszystko, ponieważ najciekawsze rzeczy są warstwę niżej. Ale żeby tam się dostać, to trzeba zrobić żmudną pracę, wyzbierać wszystkie kapsle. A jest tam ich naprawdę, uwierzcie mi, setki. Myślałem, że to kawał blaszki, ale przyjrzałem się, patrzę, ma jakieś napisy. One nam się tutaj bardziej uwidaczniają. Przesycha nam ta blaszeczka. Jeszcze spróbuję ją przetrzeć i widzimy La Los... A, jest jakieś jakby nazwisko, ale na tą chwilę nic mi to jeszcze nie mówi. Spójrzcie sami, tu trochę ją przytarłem łopatą. Piękna pamiątka, ale ciekawe od czego? Do czego to mogło być przytwierdzone? Jest zagwozdka. H. Kociński, La Kociński. Nie wiem.
Odstawiłem wykrywacz, bo wyciągnąłem drugi sygnał, który był obok tej blaszki. No i zwróćcie uwagę, zobaczcie, to jest łuska od karabinu Mauser, wystrzelona. Czy można to ze sobą wiązać? Trudno powiedzieć, ale tu jeszcze mam jeden sygnał, zaraz go spróbuję podkopać. Jest i druga łuska, i też wystrzelona. Czy znalezione łuski i inne przedmioty można powiązać z wydarzeniem, które spowodowało, że tu przyjechaliśmy i odpaliliśmy wykrywacze metali? Ciężko się na tą chwilę odnieść, ale przyjdzie czas na jakieś tam analizy i wyciąganie wniosków. A tymczasem szukamy kolejnych sygnałów. A w międzyczasie udało mi się znaleźć kilka drobiazgów. Taki pojemnik aluminiowy, jakąś mosiężną nakrętkę, gwóźdź, stary gwóźdź, ewidentnie stary kuty gwóźdź, no i też monetę 20-groszową. Także trochę tych znajdek tutaj jest, trzeba tak naprawdę powiedzieć. Tu gdzieś jest, zobaczcie. Zobaczcie, co mam. Zobaczcie, druga łyżeczka. Też przekrzywiona. Nie wiem czasami, czy to ode mnie łopatą mnie dostała, czy po prostu taka jest. A ma jakieś sygnatury? Nie widzę. Nie widzę. Druga łyżeczka z tego miejsca, z tych okolic. Też mosiężna. Tak się przyglądam tej monecie. Widzę napis 1 pfennig i nic więcej. Natomiast ten pfennig został znaleziony koło tej łyżeczki i mnie intryguje. Druga strona jest do doczyszczenia, no ale zapowiada się ciekawie. Jeden pfennig. Czyżby jeden pfennig gdański? Nie wiem. Doczyściłem tego pfenniga i to jest jeden pfennig gdański z 1937 roku. To są ekstremalnie ciekawe monety. Nie tradycyjne pfennigi, które tutaj spotykamy, ale z Gdańska. Jeden pfennig miasta Gdańsk. Już wam pokazuję po doczyszczeniu, jak wygląda. Teraz jest bardziej czytelny. Zobaczcie sobie, jak pięknie się tutaj prezentuje. Wystarczy go jeszcze trochę doczyścić i coś z niego na pewno będzie. O, a to jest z drugiej strony, zobaczcie, herb Gdańska. I jest data 1937. Pięknie zachowana data i herb gdański. Cieszę się jak nie. Jest jakaś okrągłość w tej bryłce. Zaraz wspólnie się do tego dobierzemy. O, tak to wygląda. Aż sam jestem ciekawy, czy to moneta, czy to guzik. Czy to... Ja już tam zauważyłem, co to jest. 2 złote z okresu perelowskiego. A już myślałem, że coś więcej. Tam. Pora na dzisiaj zakończyć poszukiwania. Jeszcze pojedziemy do Izby Historii Regionu w Suszu, żeby zostawić te wszystkie nasze znajdki. Wszystkie te przedmioty, które znajdujemy przy użyciu wykrywacza metali, trafiają do Izby Historii Regionu, którą prowadzę wspólnie z ekipą Stowarzystwa Miłośników Ziemi Suskiej. Okres jesienno-zimowy to jest taki czas, gdzie jest więcej czasu, gdzie można te wszystkie znajdki selekcjonować i też tutaj robić ekspozycje. Jest dużo znajdek, które znajdujemy przypadkowo. Kopiąc jakiś sygnał, wykopujemy żelazwo, a wśród tego żelastwa są rzeczy niemetalowe. W tym przypadku chciałem wam się pochwalić. Zobaczcie, taka pamiątka ciekawa, regionalna. Jest to nakładka
od pojemnika, który zawierał jakąś substancję, prawdopodobnie krem, ale jest to pamiątka regionalna i ona jest w odpowiednim miejscu, dlatego że na niej są napisy imię, nazwisko aptekarza przedwojennego, który tutaj w Suszu, w Rosenberg dawnym prowadził sklep aptekarski. Także cieszę się bardzo, że dodatkowo, czy przy okazji prowadząc poszukiwania, takie rodzynki wychodzą, które wzbogacą tutaj te nasze gabloty i no i też zachęcą osoby, które nas odwiedzają, do powrotu tutaj, żeby chwalić się, czy pokazywać też to innym. Tutaj taki kolejny przykład, co można przy okazji znaleźć. Zobaczcie, to jest takie szkiełko Beethoven, postać Beethovena też w okresie przedwojennym. To był gadżet reklamowy. Tego typu przy okazji kopania rzeczy znajdujemy masę. Ten dzwonek, który wykopałem podczas dzisiejszych poszukiwań, psi nieśmiertelnik, to też wszystko związane z suszem. Tutaj ten przedmiot będzie wymagał odpowiednich zabiegów, żeby jeszcze z niego wyciągnąć napisy, żeby jeszcze tutaj posłużył i pocieszył u nas w izbie oko odwiedzających. Ale to już jest żmudne zadanie i proces na wiele dni. Wracam do domu, zobaczymy, co tam Ewelinki, bo była u lekarza. A u ciebie lepiej czy gorzej? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, patrząc na jedno oko. Tak średnio. Jak byłam u lekarza, dostałam skierowanie do okulisty i powiedział, że jak mi nie przejdzie, to będę musiała się wtedy udać. Na razie kropelki i robię sobie okłady z rumianku. Wymasuję i przytulę i przejdzie. Najważniejsze, że oko niewydłubane. Mnie też przy okazji dopadło przeziębienie, ale no tak bywa, tak jest, no niestety, tak jak Ewelinka powiedziała, wszystko wkalkulowane jest w naszą pasję. Czy przedmioty znalezione podczas dzisiejszych poszukiwań można przypisać konkretnie do tego wydarzenia? Ciężko nam się na tą chwilę odnieść, może wy macie jakieś swoje zdanie na ten temat, natomiast my na pewno tam wrócimy i będziemy też prowadzić poszukiwania. Zrobimy to następnego dnia, jak Ewelinka dojdzie już tutaj z jednym okiem czy bez, wrócimy. Wrócimy, tak. I będziemy dalej badać historię, bardzo ciekawą historię, którą opowiedziała nam osoba, a my to spisaliśmy. Tymczasem będziemy kończyć na dzisiaj nasz odcinek. Będziemy się tutaj masować, wspierać i przytulać. A wam życzymy też również wszystkiego dobrego, powodzonka na co dzień i przede wszystkim też zdrówka. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.